Wiem, że odpowiedź mnie nie zadowoli, ale po co ci ta lina? Pani Chesterfield ma na tarasie kilka liściastych roślin. Więc złapała mnie na lasso i wciągam na górę. Wiesz, że po drugiej stronie ulicy mamy park? Zgadnij, co można tam znaleźć. Turystów? Rabusiów? Klaunów? Lepiej mów, czy zgadłam, bo mam tu ważniejsze rzeczy do roboty. Wiem, dlatego zaraz idziesz z Bertramem do parku. Są tam wielkie wieszaki na liście, zwane też drzewami. No dobrze, czyli to nie będzie mi potrzebne. Przepraszam, Zeusiku! Jessie! Nie dam rady jeszcze raz zrobić odlewu twarzy pani Kipling. Gips twardnieje 5 minut, a ona za nic się nie zgodzi jeszcze raz siedzieć bez ruchu. Może przekupisz ją jakimś szczurem? Pani Kipling to rozpieszczona jaszczurzyca. Weźmie do pyska tylko szczury, które były pieczone cały dzień w niskiej temperaturze. A ja nie mam teraz na to czasu. Mógłby się związać sznurem. Albo znajdziemy ci innego modela. Takiego, co nas nie zje. Dla mnie okej, masz jakieś propozycje? Czy myślimy o tym samym? O tym, że mój brat ma krzywą przegrodę nosową? Właśnie. A poza tym, że mógłby być twoim modelem. Zrób maskę, zanim się obudzi. Nie mogę zrobić odlewu twarzy Luka bez jego pozwolenia. Więc spóźnisz się z pracą domową. Nie musisz mieć samych piątek w szkole. Ja nie miałam i wyszłam na ludzi. Lepiej pójdę po gips. Emma? Lepiej się pośpiesz, musisz wyjść za 22 minuty. Nadal nie postanowiłam z kim się umówić. Michael jest porządny, a Blake jest raczej typem rozrabiaki. Nie ubiorę się tak, żeby pasować do nich obu. No dobrze, to może zrobisz listę ich wad i zalet. To dobry pomysł. Chociaż, czy mam jeszcze brokat?